Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Jest to dla mnie bardzo ważne i zachęca mnie do dalszej pracy. Dzisiaj chcę się podzielić taką myślą, a raczej takim może ćwiczeniem, które pozwoliło mi popatrzeć na siebie jak na człowieka pełnowartościowego, jak na takiego człowieka, który już teraz w tym momencie ma wszystkie możliwości, talenty, zbiór doświadczeń, by być zadowolonym, by być szczęśliwym i by żyć tak, jak mi się marzy. Więc jest to takie ćwiczenie, że po prostu siadam przed kartką papieru, piszę na samej górze listę moich sukcesów i używam mojego umysłu, który nieraz jest oceniający, karcący, ale ja go używam w ten sposób, że wracam pamięcią do sytuacji, do wydarzeń i zapisuję moje osiągnięcia. Przykład. Zdanie prawo jazdy pomimo ogromnego stresu, nauczenie się obierania ziemniaków, gotowanie zupy, przyrządzanie obiadów, opieka nad małym dzieckiem. I pomimo tego, że czasem nasz umysł mówi nam, że nie jest to stuprocentowo idealne, że nie jest to takie, jak powinno być, to nie zmienia to faktu, że to już jest i że gotujesz ziemniaki, że jeździsz autem, że opiekujesz się małym dzieckiem na przykład. Także są to sukcesy, twoje sukcesy, a także moje, które są już faktem, i za pomocą umysłu mogę wrócić pamięcią po prostu, przypomnieć sobie, spisać na kartce, jakie już do tej pory mam osiągnięcia, jakie mam sukcesy. To ćwiczenie pomogło mi wejść w taką przestrzeń właśnie patrzenia na siebie w pełni. I to jest właśnie to, czym chcę się podzielić z Wami przed weekendem. Pokochaj siebie takim, jakim jesteś i zauważ, że już teraz masz wszystkie możliwości i predyspozycje, by być szczęśliwy. Pozdrawiam.